Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj już 4 maja. Jesteśmy w Gdańsku na ulicy Długiej. Tam jest Neptun, proszę pokazać. O, i tłumy ludzi, bo to jest długi weekend. Teraz jestem zajęty, przepraszam. I proszę Państwa, tutaj różne rzeczy się dziwne dzieją. Przybij piątkę. Jak masz na imię? Wiktor. Daj rękę. A co tu robisz, Wiktor? Skąd ciekaweś? Z Gdańska. Aha, no dobra. To masz herb Gdańska. Idziemy dalej. Tutaj stoją jakieś te stare samochody. To są stare samochody. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Konrad Miramowski, tu jeszcze. Co tutaj macie? Dzień dobry, pułkownik Kwiatkowski. Witam. Witam. Może powiesz, co tutaj macie? Tu mamy samochody dwa. No. Amerykańskiej produkcji. Amerykańskie. 43-44 rok. Zdobyliście gdzie? Ukradliśmy pod Monte Cassino. No też to trzeba było jakoś tam zorganizować, wiadomo. Wiadomo. No, wojsko musi sobie radzić. Prawda. Przynajmniej polskie. No. Oczywiście, że tak. Bo Amerykańcy to chcą nam wszystko sprzedawać. A pan pod jaką banderą pływa? Ja pod polską, oczywiście. Pod polską pływa. Polskie drużyny strzeleckie, widzisz. Proszę bardzo. Jestem tam w stopniu kontradmirała. I morskie drużyny strzeleckie mam pod sobą. Zaszczyt pana poznać. No, no które? Morskie drużyny strzeleckie. To jest struktura polskich drużyn strzeleckich. Przede wszystkim. No. Jedziemy dalej. To jest, ile to koni ma? Wszystkie. To ma silnik chyba 220. A możesz otworzyć, pokazać to pod maską? O, ja nie, bo się rozpadnie. Nie, zaraz, spróbujcie, bo się uda. Pokażcie to tam, chłopaki. Co tam mamy? O, proszę bardzo, pod maską mamy silnik. Chodnica też jest, trochę zadzewiała, ale jest. 76 lat ma. To ile? 76 lat, no to zapytek. No widać, że to ma te numery. Jest, numer żółte numery. Tak. Wiadomo, z szóstka przerobiona na 12, jeśli chodzi o... Bo to szóstka. Tak, tak, aha, to w oryginale szóstka. Bo była szóstka, no tak, bateria szóstka. No i dobra, ile to rozwina? Generalnie my jeździmy tak 60-70 na godzinę. A 4x4 macie? Tak, tak. 4x4 oczywiście. Czyli podłącza jakby wsiadł napęd, w sensie... A tutaj, ja patrz, popatrz na chłodnicę, zobacz, pokaż tu kamerą, popatrz. Tu postrzelona była tutaj, trochę spawana, bo to było po strzałach jakichś. Zachęcamy również 11 maja, będzie więcej sprzętu. 11 maja, proszę bardzo, tu jest cały program, proszę pokazać. Będzie czołg Pantera, do którego również będziemy wejść. Pantera, tak, będzie tak. Będą wozy transportowe, ciężkie. Gdzie to będzie? Zaczynam o godzinie 11 w Bazylice Mariackiej, potem tak? Jest przemarsz, no i o 12 formowanie defilady pod Mariackim, tak? Tak. Po Zieloną Bramą, tu, tak. Na Długim Targu. Tak. No dobra, postaramy się być. Zapraszamy jak najbardziej, będzie więcej sprzętu ciężkiego, do którego również będzie można wejść. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Konrad Admirale. Ahoj! Ahoj! Idziemy dalej na patrol. Idziemy dalej na patrol, tutaj mamy bramę zieloną. I proszę Państwa, no tutaj za bramą zieloną już się wyłania jakiś mur, bo zbudowali jakieś domy tam na wyspie Spichrzów. Idziemy tam za bramę zobaczyć. Idziemy dalej, proszę bardzo. Tutaj jest brama, tutaj wiadomo, tu kroją fajdy chleba. Ahoj! Cześć, co tam masz fajdy chleba dla mnie? No bo cię trzeba coś zjeść na obiad, nie? Co? No ty, ja teraz wiesz, urzęduję w Sopocie, u granicy morskiej, w Łebie, no sezon się zaczyna, nie? A poza tym wiesz, no jestem dziennikarzem jeszcze, muszę też śpić. O, tutaj nakręcamy właśnie teraz ten trend. Co, mogę się poczęstować? Bardzo dobrze. Dobra. Zapraszamy 11 maja, będzie tutaj parada tych takich starych Pantera, nie? Wiem. I to jest, dobra, dziękuję serdecznie. Poszczepimy się, na pewno dobre żarcie masz. Ja zawsze u ciebie biorę, nie? No, a jak masz na imię? Halina. No, trzymaj się. Aha, ogórka mam. Dobra. Cześć, wszystkiego dobrego. No dobra, jesteśmy na nabrzeżu. Proszę pokazać, tu kamieniczki pobudowane. Już za chwilę będą wszystkie gotowe, bo to już kończę. No i tam nabrzeże, a tam, gdzie ten delba jest, tam stoi, proszę pokazać, ten dźwig. Tam będzie budowana nowa kładka, którą będą przechodzić na drugą stronę. No, dalej jest sołtys. No. Pozdrawiam wszystkich z Gdańska, z mojego miasta. Czerwony Korsarz, kontradmirał Morski, duży strzelecki, Sławomir Rzębiński. Dziękuję bardzo.